Festiwal czekolady i słodkości przyciąga łasuchów dużych i małych. To z pewnością święto smakoszy tych pyszności. Festiwal słodkości, czekolady i oczywiście tej czekolady dzisiaj nie brakuje. Tak jest, jesteśmy organizatorem festiwalów czekolady w całej Polsce. W zasadzie jesteśmy firmą, która rozpoczęła tę działalność. Odwiedziliśmy już do tej pory 120 miast. Czekolady mamy dużo w formie właśnie wystawców, chociażby manufaktur z całej Polski. Nie tylko czekolady, bo słodyczy świata, też jakieś hałwy greckie, tureckie słodycze, tak, holenderskie słodycze, no, amerykańskie i dużo, dużo różnych wspaniałości, których oczywiście nie znajdą Państwo w sklepach. A oprócz tego program, tak, który nas tutaj charakteryzuje, ponieważ prowadzimy profesjonalne warsztaty czekoladowe, czyli dzieci robią tabliczki od początku, od ziarenka do tabliczki. Mamy malowanie muralu czekolady, warsztaty cukiernicze, pokaz tortu, fontanna dla wszystkich bezpłatnie. Oj, dzieje się naprawdę. Można by wymieniać bez końca. Jest maszyna ogromna za mną, która przypomina niczym fabrykę czekolady z Charlie, fabryki czekolady. Chodziły lumpa lumpasy, jest Willy Wonka i jest w ogóle naprawdę bardzo, bardzo cudownie, kolorowo, bajkowo, rodzinnie, piknikowo. To nie tylko czekolada, bo sam festiwal, no, to jest takim wielkim tworem, tak przynajmniej jest takie założenie, że znajdą Państwo tutaj oprócz tego też i trochę rękodzieła, są też kuchnie świata, czyli po prostu jakby idea jest taka, żeby stworzyć takie miejsce, trzydniowy festiwal, gdzie przyjdziecie i spędzicie z nami czas od początku do końca, czyli ze śniadaniem, obiadem i kolacją, i oczywiście deserem, czekoladą. Tak, i wszystko na słodko. Bo, wszystko na słodko. Tak, bo taki też festiwal, taki zamysł, za niedługo w Cieszynie będziecie. Potem jesteśmy w Przemyślu, potem jesteśmy w Krynicy Górskiej, potem jesteśmy w Cieszynie, potem jesteśmy w Mielcu, potem jesteśmy w Kaliszu i jesteśmy w Tychach. Bajkowy festiwal czekolady na Dzień Dziecka robimy, więc widzicie, że dzieje się naprawdę dużo tego, ale no warto. Warto nas odwiedzić, bo myślę, że wprawiamy w uśmiech i przez pryzmat tego, co dzieci mogą zrobić z nami, ale też czekolada, oczywiście endorfiny. Tego nie trzeba mówić. Wiadomą jest rzeczą od dawna, że czekolada to samo zdrowie, a przede wszystkim wpływa na nas pozytywnie, bo dostarcza nam dużo endorfin. Czyli prawdziwi fani czekolady mogą za wami jeździć. A tacy też są. Słuchajcie, mamy tutaj takich ludzi, którzy jeżdżą festiwal za festiwalem i my ich tutaj widzimy. I oni się przyznają, że oni po prostu, jako tutaj nasz fan klub, jeżdżą za nami tydzień w tydzień. To jest niesamowite. Ale tak na poważnie, czekoladożerców w całej Polsce jest bardzo dużo i to tak działa, że rzeczywiście jak jesteśmy gdzieś pierwszy raz, to wracamy potem za rok znowu, bo lubią nas, lubią czekoladę po prostu. Więc nawet jak ktoś nie lubi tej czekolady, jak przyjdzie tutaj, to polubi. Mamy czekoladę wegańską, bez cukru, bez mleka. Mamy czekoladę o smaku ryby nawet, słuchajcie. Czy osypki w czekoladzie, słuchajcie. Tutaj takie są udziwnienia. Kuchnie świata też robią jakieś danie z czekoladą w roli głównej, no bo jak wiecie, w tych kulinariach jest moc, po prostu można to łączyć, mielić, przemieniać i czekolady też używa się do jakichś ekskluzywnych potraw, prawda, które dobrze smakują, więc też to chcemy pokazać. Chcemy pokazać czekoladę w połączeniach, czekoladę z serem, czekoladę z winem, bo to przecież też tak działa, prawda, że to fajnie, to są fajne połączenia, więc to jest produkt, ja go uwielbiam. Ja się wzięłam za organizację tego festiwalu czekolady z tego tytułu, że uważam, że czekolada jest takim produktem po prostu niekończących się możliwości twórczych i można z niej rzeźbić, i można ją jeść, i można ją eksperymentować w kuchni z nią, i można malować, tak naprawdę, tak. I może, no wiecie, no nieskończona ilość możliwości, tak? Więc tylko wyobraźnia tutaj jest jedyną przeszkodą, ale jak ma ktoś ją otwartą, to możemy się z nią bawić do końca życia. Ponieważ nam najbliżej do Cieszyna, to by może Pani zaprosiła właśnie do tego Cieszyna. Oczywiście, zapraszam wszystkich do Cieszyna. W Cieszynie już byliśmy we wrześniu. Mnóstwo ludzi nas odwiedziło. Myślę, że to powtórzycie i będziecie z nami. Kochamy Cieszyn, przepiękne miasto. Cieszymy się niezmiernie, że będziemy. Przygotujemy dla Was oczywiście coś specjalnego, bo albo nie będę zdradzać, przyjdźcie. W programie będą naprawdę fajne rzeczy. Takie nawiązanie do historii czekolady od Mezopotamii, więc naprawdę zaskoczymy Was, myślę, i muzycznie, i warsztatowo, więc gdzieś tam w namiocie tipi będzie się działo dużo fajnych rzeczy, więc polecam bardzo nasze wydarzenie i do zobaczenia w Cieszynie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.